Na koncie mają już 4 poważne projekty. Właśnie odbyła się światowa premiera kolejnego z nich, gry Deadfall Adventures. Mowa o The Farm 51, gliwickiej firmie zajmującej się produkcją gier komputerowych. Firma powstała w 2005 roku, a jednym z jej założycieli jest Wojciech Pazdur. The Farm 51 specjalizuje się w grach akcji, w których gracz wciela się w postać bohatera i na wirtualny świat patrzy jego oczami. Pierwsze założenia już zostały spełnione kilka lat temu, bo my założyliśmy firmę z myślą o tym, że będziemy tworzyć gry first person shooter i tutaj naszym pierwszym sukcesem było Necrovision, gra, która ukazała się w 2009 roku. Od tego czasu pracowaliśmy jeszcze nad kilkoma innymi grami, z czego 2 ukazały się w ciągu ostatniego roku. The Farm 51 realizuje zarówno projekty na zlecenie, jak i tworzy autorskie gry komputerowe. Nowym dziełem firmy, które ujrzało światło dzienne 2 tygodnie temu, jest osadzona w latach 30. XX wieku gra Deadfall Adventures. To projekt adresowany m.in. do fanów kina przygodowego. Deadfall to jest połączenie klasycznego shootera z pierwszej osoby z elementami eksploracji, razem wszystko jest przedstawione w klimatach klasycznych filmów przygodowych z Indiana Jonesa. Cała produkcja gry trwała 2 lata. Wkrótce pojawią się także jej rozszerzenia. Kilka lat temu gliwicka firma miała swój drobny udział w bodaj największym sukcesie polskiej branży gier komputerowych, wyprodukowanej przez studio CD Projekt, grze Wiedźmin. Odpowiadaliśmy m.in. za mini gry, takie karczemne, gdzie Wiedźmin gra w kości. Stworzyliśmy kilka scen przerywnikowych, stworzyliśmy trochę obiektów graficznych, animacje postaci, same modele postaci. No, długo by wyliczać, bo pracowaliśmy z nimi dosyć długo. Natomiast w naszym zespole było wtedy kilka osób, no i dlatego ilościowo w skali całego projektu wykonaliśmy taką malutką część. Firma zatrudnia w tej chwili w Gliwicach 40 pracowników. Dysponuje też mniejszym biurem w Katowicach, gdzie pracuje 15 osób. Nadal jednak poszukiwane są osoby z doświadczeniem, które mogą wzmocnić fachowość zespołu. Cały czas szukamy utalentowanych ludzi i zdolnych, ale też doświadczonych, ponieważ w tej chwili my zajmujemy się robieniem coraz bardziej zaawansowanych projektów i dlatego jeśli ktoś jest amatorem, to musi być amatorem z przebłyskami geniuszu. Natomiast doświadczonych ludzi szukamy przez cały czas, bo zawsze pojawiają się niedobory, czy to w dziale programowania, czy w dziale animacji. Najbliższe plany firmy to rozwijanie Deadfall Adventures i praca nad kolejnym projektem, grą Get Even. Z niecierpliwością wypatrywane będą też wyniki sprzedaży nowej produkcji. My jeszcze żadnych raportów sprzedażowych nie mamy. Natomiast jeśli chodzi o taki odbiór wśród graczy, to słyszeliśmy głównie pozytywne opinie. Robiliśmy w Gliwicach w dniu premiery turniej, który cieszył się dużą popularnością i bardzo dużo ludzi chciało zagrać w tą grę. A jeśli chodzi o opinie graczy z całego świata, to one są podzielone. Niektórym graczom bardzo podoba się idea zrobienia takiego shootera w klimatach Indiana Jonesa. Niektórzy gracze trochę narzekają na to, że gra jednak ma, można powiedzieć, walory gry niskobudżetowej, którą de facto była. Premiera Deadfall Adventures odbyła się 15 listopada.